Gdzie jest urzędnik? Mama mówiła, że przed chwilą go widziała. Już zaczynają? Dam radę. Nie ma urzędnika stanu cywilnego. Jest. Tam. Ale to nie on nam udzieli ślubu. Tylko Katie. Jak powiedziała Bridget, to ja poprowadzę ceremonię. Niewielka zmiana planów. Nie martwcie się, wszystko jest zgodnie z prawem. Urzędnik stanu cywilnego dał mi pełnomocnictwo. Jestem zaszczycona, że mogę dzielić tę wspaniałą chwilę z tymi wspaniałymi ludźmi. A więc do dzieła. Witam członków rodziny i przyjaciół. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by być świadkami zawarcia ślubu między Dominikiem Maronem i Bridget Forrester. Ślub to radosne wydarzenie, które pobudza nasze społeczeństwo do rozwoju i zmian. Połączeni wiecznym węzłem małżeńskim, Bridget i Dominik, przepraszam, nie mogę. Nie mogę. To wszystko nie tak. To nie w porządku. Pewnie wam się zdaje, że wiecie, co czuję do Nika i Bridget, ale chyba ja sama tego nie wiedziałam, dopóki nie stanęłam tu przed nimi i nie zrozumiałam, że za chwilę złożą sobie przysięgę małżeńską. Muszę coś powiedzieć. Ten ślub nie może się odbyć, dopóki nie usłyszycie, co naprawdę czuję. Proszę cię, Bridget, posłuchaj mnie. Kiedy się zgodziłam poprowadzić tę ceremonię, nie wiedziałam, co będę czuła, kiedy stanę tu przed wami. Nie mogę czytać tej mowy, bo to są tylko słowa. To, co chcę wam powiedzieć, jest o wiele ważniejsze, bo płynie z serca. Kocham tego człowieka. I kocham tę kobietę.
Uważam, że oboje jesteście cudownymi ludźmi. Kiedy patrzyłam, jak ponownie się odnajdujecie, nabrałam nadziei, że i ja kiedyś się odnajdę. Udało mi się to z waszą pomocą. Bridget, chciałaś, żeby to był także mój dzień. I jest. Ten dzień jest ważny dla nas wszystkich, bo wszyscy widzieliśmy, jaką jesteście parą, jak silny związek was łączy. Widzieliśmy waszą hojność i wasze zaufanie. Wasza miłość nie potrzebuje słów, bo widziałam, jak wiele potraficie sobie powiedzieć jednym spojrzeniem czy uśmiechem. Wiem, że łączy was prawdziwa miłość. Nic jej nie osłabi, nawet jeśli będziecie się nią dzielić. Dziękuję, że podzieliliście się ze mną swoją miłością. Jestem dumna, że mogę wziąć udział w tej uroczystości. Jestem dumna, że to ja mogę was ogłosić mężem i żoną. Jedziemy dalej.